Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan. No i kolejny odcinek serii Kronik Brytany. Kolejny. Zapomniałem powiedzieć, że ostatni. A może już wspominałem o tym wcześniej. Także to jest ostatni odcinek serii Kronik Brytany na moim kanale. No co, idziemy Harsznika uratować. Tutaj ogólnie masowy grób. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, coś wam to chyba powinno przypominać. No, Harsznik. Dziękuję. Piękny. Ależ proszę bardzo. A niech to. Trzeba wiać. Gdzieś tam chyba pełnię życia jeszcze dostałem. Elegancko. Także Hersznikowi już pomogłem. A teraz pomóżmy jeszcze pozostałym. Bo idziemy w tym. Fridę już widziałem martwą. Idziemy do naszych byłych ziomeczków. Dobra, dobijecie go chyba już, nie? A, bo tam jest dwóch. Dobra, bo chyba przez przypadek powybijałem też i naszych. No cóż, bywa. Patrzcie, kto się pojawił. Postanowiłeś jednak pomóc starym towarzyszom? Ludzie lichwiarza współpracują z synami? Współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Jak wygląda sytuacja? Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy, a już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z gońców, a to nie może znaczyć nic dobrego. Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Nie, nie widziałem nigdzie tego drania. Ludźmi dowodził chyba ten jego cieć, Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Znowu te... takie stanie w drugą stronę. Cholera! Lorenzo! Szybko! Chodź za mną! Grubo. Czy ja coś będę zbierał w ogóle, to jest pytanie. Nie, no kuźwa, po co ja mam zbierać poza... Ouu, Garros chyba padł. Strzały zawsze spoko. Jest i cieć Bradlock. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. Dobra, dość gadania. Dość tego gadania. Lichwiarz otrzyma zasłużoną karę. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. A gdzie... Aha, tam spadł. To... Nara? Cholera. Pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni tchórz zakradł się i zamordował bezbronnego człowieka. Nie czas teraz na żałobę. Nie czas teraz na żałobę. Miasto płonie. Masz rację. Muszę zebrać wszystkich ludzi. Może ktoś jeszcze potrzebuje pomocy. Nie wszystko jeszcze stracone. Gildia kupiecka musi przetrwać. Oj, przetrwa, byku! Przetrwa! Lorenzo? Czytajmy tą notatkę. To była jakaś chyba oferta właśnie od
Nijakiego Volkera! La 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 la. Przygotujmy sobie od razu pod walkę. 4-6. Demońca oczywiście, wiadomo. Cyk. Aha, mieliśmy przygotować się, plus przeczytać notatkę, która była tutaj gdzieś. Oferta Volkera. Lorenzo, nasze interesy nie zawsze doszły ze sobą w zgodzie, jednak zawsze ceniłem cię jako roztropnego rozzarządcę. Dlatego właśnie kieruję do ciebie propozycję dołączenia do naszej sprawy. Razem z Ulrykiem pozbędziemy się Brytańczyków z naszego miasta. To jedyny sposób, by Robar nie pociągnął nas na dno ze swoim królestwem. Razem z swoimi oddziałami może nawet uda nam się przejąć miasto pokojowo. Pomyśl, ile istnień mamy szansy uratować. Wierzę, że doskonale sprawdzisz się jako minister gospodarki naszego nowego Archolos. Myśl szybko, gdy wybiją dzwony, dołącz do moich ludzi. Wybacz takie krótkie uprzedzenie, ale sam rozumiesz, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko. Volker. Dobra, idziemy, ale zanim jeszcze wyjdziemy stąd, to tutaj możemy sobie uratować kogoś. Przynajmniej spróbujemy to zrobić. Na nic ci się teraz nie zdadzą te twoje zwoje w zawyżonych cenach. Interes przejmuje Volker. Patrzcie, czy to nie ten, za którym Volker wysłał list gończy? To się nam trafiło. Najpierw trochę na nim zarobimy, a później zajmiemy się panienką. Czemu mieczem? Oj, oj, oj. No chyba nie udało się uratować. No szkoda. Nie udało mi się uratować Dimy. A spróbujmy... Spróbujmy. No i klasa, udało się. Dziękuję za pomoc. Nawet nie chcę myśleć, co ci drani by mi zrobili, gdyby nie ty. Nie mogłem cię tak tutaj zostawić. Nie mogłem tak cię tutaj zostawić. Reszta ludzi jest na placu przed budynkiem gildii. Tam powinnaś być bezpieczna. Jeszcze raz ci dziękuję. Weź proszę chociaż te kilka zwojów w ramach nagrody. Z pewnością ci się jeszcze przydadzą. Leczenie ciężkich ran. No tak. Przydałoby się. Cyk. Nic tu nie ma. Dobra, uleczmy się, bo jest lipa. Możemy to zrobić za pomocą kompocików i innych takich. O, ale byśmy teraz mogli zręczność ładować. Dobra, idziemy dalej. Pokonani. Człowiecy Volkera. Z ciała ciał. My natomiast idziemy dalej. Ile on w ogóle zebrał tego złota? 34 złota ode mnie wyzrzulił. No to skubany się dorobił. To chyba są, że tak powiem, nasi. Stój! Kim jesteś i czego tu szukasz? Nie widzisz, że miasto jest w trakcie oblężenia? Jeśli jesteś jednym z ludzi Ulryka, to skończysz jak ci tutaj! Spokojnie, jestem po waszej stronie. Muszę dostać się do lichwiarza. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć.
Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do Magów Ognia i sprowadzili ich do Starego Miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar i sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Co się stało z Oktawem i resztą? Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i padł. Oczywiście to ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem. Pomogę wam dotrzeć do magów. Pomogę wam dotrzeć do Magów Ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszajmy! No to lećmy, tylko uważajcie tutaj, bo są wilczy skurwysynowie. Wy się tłuczcie z tym, ja wezmę tego na klatę. A gdzie... Czekajcie, gdzie jest ten... Tu jest jakiś. Nie tak to miało wyglądać. Ale był gościu za 600, nie? Oni mają hajs, ale nie mają na przykład mikstur. Mi się nie podoba. No ale dobra, idziemy. Tu też nie wygląda to zbyt różowo. Ile my mamy zręczki? 181. Oj, Runar tam chyba coś dostaje lekko. Cholera, co tu się stało? Zabili nawet magów? Inosie, daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? Jeśli boisz się zaryzykować życia dla kapłanów samego Innosa? Nie. Co jak co, ale nie zamierzam porzucić magów w potrzebie. Prowadź. A widzisz. Szybko. Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Leć im na górę, byku. Dobra, otwieraj mnie te. Zostaw Trymegisto, leszczu. Czy ten Grala, przepraszam. Strażnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Innosa. Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi, ten Gralu. Innosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Roderichowi. Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Oczywiście, że zajdziemy do tego, do kościoła, nie? He, coś się zbugowało, gość płonie. $600 za niego. Nice. Wyczyścimy od razu boczne wejście. Next level jeszcze. Zarąbiście. To sobie zaraz władujemy. Czekajcie, bo ja mam 20 punktów nauki, co nie? Jakbyśmy tak... Mamy księgę. Mamy taką pewną księgę.
która pozwoli nam jeszcze wyładować punkty umiejętności. Znaleźliśmy ją przecież w tym. Księga skryby, sekrety kramów, testament wilka. Ej, gdzie ta księga jest? Aha, może ją wyrzuciłem albo coś? Potęga równowagi. Niemożliwe, żebym ją zabrali. Zabrali mi ją? Myślałem, że jeszcze coś ładuje. No dobra, no to jakby nie jest takie gdzieś tam must have. A oni tu stoją! Ja już zdążyłem wyczyścić drogę. Weź się do kościoła, chodźcie. Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Miejmy nadzieję, że nie dotarli tam ludzie lichwiarza. Nie dotarli tam ani ludzie lichwiarza, ani Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. A gdzie ten... Saul cały gdzieś zniknął? Ej, tak nie wolno. Słuchaj, ja już tu wyczyściłem drogę. Tędy raczej nie przejdziemy. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Dobra, no to ty się rozglądaj, ja to mówię, już wyczyściłem to, co trzeba. Przynajmniej... Kandak powinien być zadowolony. Kandak przynajmniej powinien być zadowolony, bo już nie handlują tymi nosami. Czemu ja Kandaka ze sobą nie wziąłem w sumie na wyprawę? A zresztą. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? I tak tego nie zrozumiesz. Nie wolno. W takim razie nie będę wam przeszkadzał. W takim razie. Ino się usłysz swojego sługę. Nadszedł czas roz... Wróć. To dla ciebie. A poczekajcie, jeszcze sprawdzimy. Nie, no to nie może być tak. Bo mi szkoda mikstur. Bo on odwala jakiś szajs. Próbujemy uratować tych ludzi. Podejdź no. Oczy. Tak, mam oczyścić tych ludzi. O! Słuchaj, czy to nie pomnik Innosa przebudził się do życia? Mam cię, gościu. Co? Gdzie? Śpi. Co żeś uczynił? Spokojnie, tylko śpi. Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos. Wykazałeś się wielką mądrością i sprytem. Nie możemy go w takim stanie ciągnąć przez miasto, ani ryzykować, że po przebudzeniu spali cały kościół. Na wszelki wypadek zabiorę mu wszystkie runy. Wrócimy po niego, gdy już zajmiemy się tymi obywatelami i sytuacją w Starym Mieście. To zabieraj mu, co tam trzeba. Ehe! Kochani, nie lękajcie się. Odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Podążajcie za mną. Ale brygada się ruszyła, Groen. A, myślałem, że to ludzie Volkera, a to... Zasieki. Czy jak to się tam nazywa? No chyba to zasieki są. Czy Ostroku? Kurde, no nie wiem, jak to się nazywa. Dobra.
Aha, oni idą też w tą stronę? W porzo, w porzo. Nie mam nic przeciwko. A, tu jest i sal. Tędy chyba też nie przejdziemy. Będziemy musieli spróbować wrócić portem. Póki co, odnajdźmy magów. Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić, może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. Dobra, już się za to zabieram. Tu. Takie sprytne mechaniki pod koniec gry dają, nie? Ooo! Niejaki Baez tu ze swoim misiem jest. No traf tego misia. Dobra, trafiłem misia. Baez... Twój misie był za 500. Ciekawe... Boli, co? 600 za Baesa. Najsik. Co tam z Odgara wyleciało? Ciekawego w sumie. Czy są tu jakieś ciała dodatkowe jeszcze? Tu jest jakaś skrzynia z Woki Davisa. On by nas nauczył otwierania zamków na mistrzowskim poziomie. Długotrwały eliksir zręczności. Wiecie co? Na ostatnią walkę chyba pozwolę sobie jednak to wypić. Uj. Zobaczcie, co zrobili z tym. Ze slagerem. No skończył jak mięso. Zwyczajne mięso. Niezła rzeźnia. No co za palant. Aha, to jest oddychanie pod wodą. Kurde, jak ja miał teraz zerzeć te wszystkie te... Gówna. Tam są nasi, już to widzę z daleka. Ludwik, Rut i Sambor. Ani kroku dalej, bo skończysz jak tamci. Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Cholera, rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Dlaczego zamknęliście bramę? Dlaczego zamknęliście bramę? To nie my ją zamknęliśmy, tylko te psy Volkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar, gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć pod opuszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Volkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kuszę i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar, ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. Jak twoja rana? Jak twoja rana? Postrzelili mnie z kuszy. Całe szczęście, że Volker bierze na swoich ludzi jakichś wieśniaków. Nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko od chwilę odpocząć i będzie w porządku. Jak się trzyma reszta? Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka. Miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Rud akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Volkera, to pewnie trafiliby mi prosto w głowę. No a o strażnikach już ci mówiłem. Widziałaś może resztę miasta? Też jest tam tak źle?
Wygląda, jakby połowa miasta płonęła. Strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się. Zarówno strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się na każdej ulicy miasta. Uda nam się odeprzeć ten atak. Obyś miał rację. Ludzie Lichwiarza i Ulryka mordują obywateli w całym mieście. Nie jest najlepiej. Ludzie Lichwiarza i Ulryka panoszą się i mordują obywateli w całym mieście. Ulryk? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. Ludzie Lichwiarza zaatakowali koszary? Ludzie Lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaję Roderickowi raport w moim imieniu. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam radzą. Ja trochę tutaj jeszcze odpocznę. I także się tam udam. Dobra, Ludwik. Hej. Marvin, prawda? Chyba już mieliśmy okazję się poznać. Mogę cię prosić na chwilę? No, o co chodzi? O co chodzi? Naprawdę, wolałbym porozmawiać o tym kilka kroków dalej. No to chodźmy. Chodźmy. Rud. On żyje, ale jest... Widzę, że wycieńczony chłop. Ludwik? Ej, ty. Nie jestem cyrulikiem ani alchemikiem, ale za młodu miałem okazję pomagać jednemu magowi w leczeniu rannych. Po tym, co widzę, nie sądzę, żeby ten strażnik wytrzymał zbyt długo. Bełt utknął w biodrze. Nie możemy go wyciągnąć ani zatamować krwawienia. Wiem, że całe miasto płonie i ludzie umierają, ale jeśli zależy ci na jego życiu, musisz zdobyć dla mnie kilka rzeczy. Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Nie mogę pozwolić mu umrzeć. Czego potrzebujesz? Muszę zasklepić ranę. Najlepiej będzie czymś bardzo gorącym. Może rozgrzany do czerwoności pręt. Ból może być jednak nie do zniesienia. Będę potrzebował dla niego jeszcze mikstury, siły i zestawu opatrunków. Wrócę niebawem. Wrócę niebawem. Oby Adanos ci to wynagrodził. Przyniosłem wszystko, o co prosiłeś. Przyniosłem wszystko, o co prosiłeś. Cieszę się, że wróciłeś cały i zdrowy. Z tym wszystkim może uda mi się jakoś mu pomóc. Niech Adanos ci wynagrodzi twoją pomoc. Ale tak ogólnie, żeśmy nie mieli mikstury siły. On zresztą by nam to powiedział. Bo miksturkę siły mamy tutaj na piętrze. U sióstr. Nie pozwolimy ci ograbić naszego domu. Zostaw nas w spokoju. Spokojnie. Spokojnie. No i mamy eliksir siły, jakby coś. One nie są, że zabite, tylko widzicie, że leżą na deskach po prostu i pałka. Ona zajrzeć pod sukienkę? No chyba nie chcą za bardzo stać. No dobrze, ale nie są zabite tak definitywnie. Zresztą, no, wymaga to czasami nakładów jakichś tam finansowych, znaczy finansowych, nakładów ludzkich, że trzeba coś ograbić. One nie chciały pomóc, więc no... Sorry, ale nara. O ty! Jaki snajper, nie? Leż! Nie będzie mi tutaj wróg pluł twarz. No, to cała brygada stoi. Ten tu się modli.
Poczekaj, ja sobie tu od razu przeszukam miejsce jedno. Jeszcze krok, a poczujesz moje ostrze. Spokojnie, przyszedłem wam pomóc. Spokojnie, przyszedłem wam pomóc. Przebiłeś się przez plac? Ludzie Ulryka musieli wyruszyć dalej. Na placu była ich zaledwie garstka. Jak wygląda sytuacja? Gdzie jest Roderich? Roderich zebrał większość naszych i udał się w stronę Starego Miasta. Podobno to właśnie tam odbyło się główne natarcie przeciwników. Chwilę po jego wyruszeniu do koszar wdarli się przez boczną bramę ludzie Ulryka. Było nas zbyt mało, by utrzymać plac. Musieliśmy się wycofać tutaj i zająć się rannymi. Myśleliśmy, że to tylko kwestia minut, gdy spróbują wedrzeć się także tutaj, ale wygląda na to, że musieli dołączyć do głównej bitwy. No dobra. Ilu jest w stanie was walczyć? Ilu z was jest w stanie walczyć? Roderich może potrzebować pomocy. Myślę, że kilku z nas może wyruszyć do Starego Miasta, ale nie możemy tak zostawić tutaj rannych. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby wdarli się tu wilczy synowie. Dobra. Muszę wyruszać... Poczekaj. Uważaj na siebie. A potrzebujecie czegoś? Potrzebujecie czegoś? Mamy pod dostatkiem broni i mikstur. O ile nie wróci jakiś większy oddział wilczych synów, to powinniśmy dać radę. No dobra. Muszę wyruszać... Uważaj na siebie. Coś się zgliczowało tu ewidentnie. Pengral. Już się bałem, że nie uda ci się tutaj dotrzeć. Ludzie Ulryka opanowali koszary? Tylko tymczasowo. Udało mi się oczyścić plac. Nie ma tu zbyt wielu ciał. Wygląda na to, że główna walka musi toczyć się w innym miejscu. Są jacyś ocalali? Przeszukałeś już koszary? Tak, w kwaterach ukrył się Leonard wraz z kilkoma strażnikami. W kwaterach mieszkalnych ukrył się Leonard wraz z kilkoma rannymi strażnikami. W takim razie natychmiast się do nich udam. Mogą potrzebować natychmiastowej pomocy medyka. A co z Roderichem i resztą straży? Polegli? Nie, Leonard powiedział mi, że Roderich wraz z większością strażników wyruszyli bronić Starego Miasta. W takim razie sprawdzę, czy ktoś nie wymaga natychmiastowej interwencji. Zbiorę każdego gotowego dzierżyć broń i dołączymy do Rodericha, by ostatecznie zakończyć to szaleństwo. Może powinieneś wyruszyć ze mną i resztą strażników. Zajmij się rannymi, ja oczyszczę drogę. Zajmij się rannymi, ja oczyszczę dalszą drogę. Jesteś pewny? Kto wie, ilu ludzi Ulryka czai się po drodze. Spokojnie, poradzę sobie. Tak więc, niech Inos będzie z tobą. A dzięki. Mogę sobie jeszcze stół alchemiczny ewentualnie. Leczenia. Może ja sobie większe od razu. No, te mogą być, okej. Okay. Idziemy walczyć. Słuchajcie, idziemy na walkę. Grubszą, oczyszczać Stare Miasto. Znaczy najpierw zajmiemy się jeszcze willą. Stój, śmieciu. A poczekaj. Zaraz zobaczymy, czy... Mogę z nim teraz pogadać na przykład, nie? Chodzi o to, żeby on obstawy po prostu nie miał. Mogę sobie z nim pogadać? Nie mogę sobie z nim pogadać. No to trudno. O chłopie! No i jak tam Izegan? Daruję mu życie. Wynoś się stąd, parszywy robalu. Tak go dopadną gdzieś po drodze, pewnie chłopaki. No tak. Magiczna brama metalowa. Dobra, leżą wszyscy. Wszystkich się pozbyłem, kogo trzeba. Chodzimy teraz do chaty. Jest tu Alfred. Ej, ty.
Wynoś się, przeklęty rabusiu. Nie pozwolę ci splądrować domu mojego pana. Gdzie jest lichwiarz? Gdzie jest lichwiarz? Nie ma go tutaj. Choćbyś próbował mnie zabić, to nic ze mnie nie wyciągniesz. Lichwiarz zabił mojego brata, zapłaci mi za to. Lichwiarz zabił mojego brata, zapłaci mi za to. Próbujecie zrzucić całe zło świata na tego człowieka. Nie oszukasz mnie swoimi kłamstwami. Gadaj, gdzie on jest. Gadaj, gdzie on jest, a nic ci się nie stanie. Możesz mnie nawet zabić. Nie powiem ani słowa przeciwko mojemu panu. Dobra, zabij gnoja. Jesteś jednym ze sługusów lichwiarza. Nie zasługujesz na nic innego niż śmierć. Czyń swoją powinność. W przeciwieństwie do ciebie umrę z godnością. No ja też. Czysta. Jeszcze płonie, chłop. Czysta. No się Mandero. Leż. Odpalona notatka. O, co to się tutaj jeszcze wypadło takiego fajnego? Przygotowany jestem w razie czego. Będzie gdzieś tutaj. Z tego ogrodnika. Rozkazy? Gdzie to będzie ta odpalona notatka? Czy co, nie ma tej notatki? No dobra, w sumie teraz to i tak mało istotne. Zbierajmy to po prostu i idziemy dalej. Wpływ ciemności. Ruszamy na Stare Miasto. Skoro tutaj nie ma Volkera, to musi gdzieś tam być. Cześć, Riordan. Riordan? Ty żyjesz? Nie tak łatwo się mnie pozbyć. Widzę, że moja runa teleportacyjna zadziałała lepiej niż się spodziewałem. Volker, zabiłeś go? Niestety nie, dalej żyje się już, ale niebawem się to zmieni. Niestety nie, ale zamierzam to zmienić. Jest w Starym Mieście. Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Kiedy próbowałem dostać się do klasztoru, zobaczyłem płonące miasto. Ulryk wraz z lichwiarzem chcą obalić Myrtańczyków. Ulryk wraz z lichwiarzem chcą obalić rządy Myrtańczyków i zagarnąć całą władzę dla siebie. Ulryk i Volker współpracują? Jest jeszcze gorzej niż sądziłem. Musimy odnaleźć Rodericha. Tylko on będzie wiedział, jak odeprzeć atak tych szaleńców. Jeśli Volker wygra, nawet nie chcę myśleć, co się stanie z tym miastem. I z nami. Roderich i garstka jego ludzi broni się w Starym Mieście. To właśnie tam nasi wrogowie skierowali większość swoich sił. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Marwinie, zanim ruszymy, muszę zapytać cię o jedną rzecz. Jeśli przyjdzie ci decydować, ratunek miasta czy osobista zemsta, to co wybierzesz? Archolos to mój dom, nie pozwolę mu upaść. Archolos to też mój dom, nie pozwolę mu runąć. Szlachetne słowa. Dobrze, ruszajmy. I tak to chyba nie ma większego jakby znaczenia, co odpowiem. Holwiga, tu będzie pełen bug. Czekaj tylko, rozwalają sobie łby. Ale brutal. Niczego tu nie znam. Ej. Odłóż broń.
Widzisz, to nie było takie trudne. Widzę, że jesteś wszędzie, gdzie nieszczęście i zniszczenia. Czy to wszystko to twój kolejny spisek? O czym ty mówisz? To, co się stało na winnicy mojego ojca, to twoja wina. To ty nastawiałeś mnie i mojego brata przeciwko sobie. Przyszedłem tutaj odzyskać część dóbr, które winnica straciła przez intrygi miejskich. Ale skoro już tu jesteś, to ty także za to wszystko zapłacisz. Najlepsze jest to, że... że nie zrobiłem tej misji. Dlatego mówię, glitch. Nie mam pojęcia. Ruszajmy dalej. Masz rację. I to typowo, nawet Marvin mówi w 100% rację w tym momencie, bo nie wie, o co chodzi. Nie zrobiłem tej misji, także... nie miał prawa wiedzieć. Leżeć. Człowiek Ramzeja. Oj, chyba trafiłem jednego z tych. Głupi dureń. Trzeba mu dokopać. Bo jest zdrajcą. Chwila. Moment, czy my się aby nie znamy? Zdradziłeś miasto, zasługujesz na śmierć. Ja będę twoim katem. Zdradziłeś miasto, zasługujesz na śmierć. Ja będę twoim katem. Poczekaj, proszę. Nie ma, stary, proszę. To jest krótko. To niemożliwe. Nawet on po stronie Urlika? Wiesz, kogo właśnie zabiłeś? Zdrajcę. Zdrajcę. Masz rację, Marvinie. Trudno mi w to uwierzyć, ale Ramzej zdradził nas wszystkich. Nie mamy ani chwili do stracenia. Sytuacja jest tragiczna. Co on tam w sobie miał? Aha, nawet nie nic znaje. Nie ma. Dzięki za pomoc. Ci cholerni zdrajcy dali nam nieźle popalić. Co tu się stało? Ruszyliśmy pomóc w obronie bramy głównej, gdy Ramzej wyskoczył ze swoimi ludźmi i nas całkowicie odciął. Gdyby nie wy, byłoby już po nas. Musimy ruszać dalej. Dasz sobie radę? Tak. Muszę tylko opatrzyć swoje rany. Spoko. Ja jeszcze wejdę sobie do chatki. O nie! Za Boba to macie podwójny wpierdol. Przeklęte dranie. Nie cofną się przed niczym. I zapłacą mi za to. Zapłacą mi za to. Stary, co jak co, ale za Boba to macie wpierdol. Możecie mi kurwa miasto spalić. Dom spalić. Matkę wyzwać, ale kurwa psa. Jest i kat niewinnych. Którego biedaka chcesz tym razem skazać na śmierć? Dzięki mnie wyszedłeś z więzienia. Dzięki mnie wyszedłeś z więzienia. Ale pod topór trafił inny niewinny. Handlujesz życiem za życie. Brzydzę się takimi jak ty. Równie mocno co tymi bogaczami. Choć raz się nie wtrącaj, a unikniemy rozlewu krwi. Myślisz, że... Przedarłem się przez całe płonące miasto, zabijając zarówno wilczych synów, jak i ludzi lichwiarza. Myślisz, że ty i twoi koledzy jesteście jakimkolwiek zagrożeniem? Zostaw tych ludzi i się stąd wynoś. Nie ma tu miejsca dla takich jak ty. To śmierdzące miasto rzeczywiście nie jest miejscem dla mnie. Chłopcy, zbieramy się. Niech sami walczą o te zgliszcza. Trudne czasy wyciągają na wierzch naszą najgorszą naturę. Podjąłeś słuszną decyzję. No ja wiem, stary, ja wiem. Idziemy teraz na główną tą imprezę. Wygląda na to, że straż jeszcze się broni. Nigdzie nie widzę Ulrika ani Rodericha. Poszukajmy ich. Poszukamy ich, gdy już oczyścimy rynek. Masz rację. W chaosie bitwy nigdy ich nie odnajdziemy. Miejmy tylko nadzieję, że Adanos się nad nami zlituje i Notger dotrze tu na czas. Zaczynamy! Tance! Nigdzie nie widzę Ulryka ani lichwiarza.
leży kolejny. Tak, żeby nie trafiać naszych. No właśnie o to mi chodzi. Żeby nie było właśnie takiej sytuacji. Ej, bo tutaj impreza jest za gruba. O shit. Tak mówiłem, że za gruba impreza. Za dużo się na mnie rzuciło. Jeszcze raz, czekajcie, muszę sobie tutaj o, miejsce zrobić. Ładnie. A tylu naszych tak naprawdę było. Oczywiście się na kogo wilczy syn rzucił? Jeden z drugim? Dobijecie go? Kurde, chyba trafiłem naszego. Cholera, jest ich coraz więcej. Zapiszę sobie. Jakby coś się spartoliło. Ej, ale pomóżcie mi tu teraz. O! To było piękne. To było piękne. Tam to już nasi. Nasi, jak się rzucili na tych wilczych synów. Co mi nasi? Dobra, idę do środka chyba, co? Czy jeszcze nie, musi najpierw... najpierw musimy tu pokonać wszystkich. No ale tu już jest spokój. I cisza. O, teraz dopiero. Marvin, tu rozjemca. Ulrik musi być w środku. No, jest chłop w środku. Kurde, Roderich! Ale też tulipę odwalił. Wow. A można sobie tak wyjść tutaj? Nie! Nie można! Ajajaj! Jeszcze raz! Idą, chłopaki! Bijcie tamtego wilczego syna, bijcie no! Już czas najwyższy, żeby on zdechł. Dobra, bity. O Jezus! Marvin. Dobra, wiem. Wszystko wiem.
Ej, Roderich! Bijemy go! Chyba tu jednak będzie lepiej mieć. Tu będzie chyba lepiej jednak mieć. Chociaż mieczem nie mam tu za jakiś... Chociaż... Nie no. Ej, czekajcie. Przecież zapisałem, nie? Tutaj. No właśnie. Zaraz go jakoś spróbujemy tutaj klepnąć. Ale miał krytyki. Cały czas tak... Ulryk. Ła. Ajajajajajaj. Nie ten zapis. Zaraz go spróbujemy dobić jakoś. No Ulryk ma trochę strasznie dużo życia, nie? Jakby go spowolnić na początku w ogóle. Zwanie golema. Na Ulryka. Kurwa, golem! Naprawdę? O! Tylko... Znowu jedna z tych przeklętych bestii. No! Come on! Ła! Ła! Nie, no nie, jeszcze raz! Kurwa! Ulryk, to chuj! Jest jakiś. Aj, nie ten czar. Ta. Kurde. Ajajaj, jeszcze raz. Bo ten lądramski łuk jest spoko ogólnie. Niech oni się trochę ponabijają. Nie ten na razie. Tą weźmiemy sobie na tego, na drugiego bossa. O, taki boss. Dwóch bossów mamy. Ach, ten odcinek będzie się jeszcze trochę trwał, coś czuję. Znaczy, w sensie, jak pokonamy już Ulryka, to luz. Ja pierdolę, naprawdę? Ła! Szkuźwa! Ajajajajaj! Jeszcze nie jego w ogóle bryłę lodu dałem, nie? To jest właśnie to. Że ta bryła lodu mi to trochę ona ma ułatwić i fakt, robi to w jakiś tam sposób. Ha,
A spowolnienie mam? Mam pod czwórką. Ła! No dawaj, chodź. Aj, aj! Ale było blisko, było bardzo blisko. Jeszcze raz. Muszę bardzo wszystko robić dokładnie i szybciurką. Szybciurkiem. Bo... No, nie mamy tutaj za dużo okazji, żeby zmarnować teraz. Jeszcze raz w takim razie. Spowolnienie jak najbardziej. Many mamy w pełno. Łuk lądramski. Cztery. Nie w takiej kalibracji to zrobiłem. Ała. No, dawaj. Jeszcze się stawia, chłop. Musimy tylko w dobrym momencie wyłapać go. Ła! Dobra, leży! O panie! Dało się. No, Roderick. Ja sobie to zapiszę, bo... No. Czekajcie, zapisz. Ledwo z nim uszedłem. No i co tam, Ulryk? Pokonaliście mnie. Dokończcie robotę. Pozwólcie mi umrzeć jak wojownikowi. Wojownik? Jesteś tchórzem i zdrajcą. Podstępem zaatakowałeś miasto, gdy w każdym momencie mogą nadciągnąć wojska orków. Z twojej winy zginęły dzisiaj setki niewinnych ludzi. Pomyślałeś o tym? Pomyślałeś o tych wszystkich obywatelach i strażnikach, dla których ta wyspa jest domem? Chciałem, by wyspa wróciła do jej prawowitych właścicieli. Mam ci przypomnieć, w jaki sposób Myrtańczycy nam ją odebrali? Wykorzystałem okazję. Postawiłem wszystko na jedną kartę i przegrałem. Rozjemca zadecydował i sprawiedliwości stało się zadość. Krzywdy wyrządzone wilczym synom zostały pomszczone. Też doznaliście uczucia, jak to jest, gdy wasz ukochany... Tylko że w lodzie. ...w płomieniach. Nawet jeśli miał to być tylko ten krótki moment, to na zawsze pozostanie on w waszych sercach. Już na zawsze straciliście swoje poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że chcesz to zrobić, Roderich. Wykończ mnie. Możesz wydać na mnie wyrok tu i teraz, ale to historia ostatecznie mnie osądzi. Gdzie jest lichwiarz? Gdzie jest lichwiarz? Powiedział, że ma kilku dawnych przyjaciół do odwiedzenia w Starym Mieście. Podejrzewam, że wszyscy są już teraz zimni. Jeśli zdążył się dowiedzieć, że przegraliśmy... To i tak już go nie znajdziecie. Ten zdradziecki sęp pewnie już szuka jakiejś nowej padliny, żeby wylizać się z tej historii. Dobra, coś mi się rozłączyło z dźwiękiem, więc już jestem z powrotem. Dlaczego zaatakowałeś miasto? Dlaczego zaatakowałeś miasto? Wilcze leże ci nie wystarczało? Miałeś tam wszystko.
Też nie jesteś stąd, Marvin. Gdzie jest twój dom? Czy zajęli gorkowie? A może po prostu nie mogłeś tam dłużej być? Pomyśl, jak ja się czułem, patrząc na dom moich przodków, pod władzą tych służalców Robara. Każdego dnia marzyłem tylko o tym, by przywrócić mojemu rodowi dawną chwałę. Twoi przodkowie sami zgodzili się na ten rozejm. Dostaliście autonomię, własną twierdzę oraz pozwolenie na wydobywanie kruszców. Wszystko to było niczym życie w klatce i żywienie się jedynie ochłapami wyrzucanymi do miski. Gdybyś miał choć za grosz rozumu, to wiedziałbyś, że wilk prędzej czy później będzie chciał wolności. Co z tego wszystkiego miał lichwiarz? Co z tego wszystkiego miał lichwiarz? Dlaczego ci pomógł? Widziałeś mury tego miasta? Gdybym musiał je forsować, straciłbym przynajmniej połowę ludzi. Dlatego potrzebowałem kogoś z wewnątrz, kto ułatwiłby nam dostanie się do środka. Wystarczyło obiecać mu trochę srebra i ciepłą posadkę w Nowym Archolos. Przeklęty Volker od samego początku oszukiwał nas wszystkich. A my jak skończeni idioci szukaliśmy jego niedoszłego mordercy. To też pewnie było częścią planu. Tutaj pewnie Marvin miałby więcej do powiedzenia, ale nie, to nie było częścią planu. A przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Za próbę zamachu odpowiadał tak zwany wodny krąg. To długa historia, nie czas teraz na nią. Co z portem? Dlaczego go podpaliliście? Co wam zrobili najbiedniejsi ludzie w mieście? Czy oni też są dla was myrtańczykami? Pożar był jedynie odwróceniem uwagi. Chcieliśmy odciągnąć straż i magów wody od miejsca głównego uderzenia. Przy okazji odcięcie całego portu pozwoliło nam ocalić tych wszystkich niewinnych, których tak długo wyzyskiwaliście. To także dla nich wyzwalałem to miasto. Nie jestem tak bezdusznym potworem, jakbyście chcieli. Co tu się stało? Czemu wszyscy są zamrożeni? Czemu wszyscy są zamrożeni? To wszystko za pomocą rozjemcy. To jego moc zmieniła ich wszystkich w bryły lodu. Nie będę kłamał, że tego żałuję. Wyspa będzie bez nich lepszym miejscem. Nie chcę cię martwić, ale ten miecz nie jest rozjemcą. Nie chcę cię martwić, ale ten miecz nie jest rozjemcą. Jak to? Przecież go dzierżyłem, podczas gdy inni nie mogli. Rozejrzyj się dookoła, to wszystko jego zasługa. Miecz jest stary i magiczny, ale nie ma żadnego związku z Adanosem. Naprawdę myślałeś, że Bóg Równowagi i Sprawiedliwości może być symbolizowany ostrzem? Więc co jest artefaktem? Nie wiadomo. Może nawet nigdy nie istniał. A może uważano go za zwykłą starą wagę pozostawioną przez antyczną cywilizację. Ważne jest to, że ty ani twój miecz nie macie żadnego prawa do decydowania o sprawiedliwości. Dokończcie swoje sprawy, ja ruszam za lichwiarzem. Swoje sprawy, ja ruszam za lichwiarzem. Notger idzie. Co tu się stało? Ci wszyscy zamrożeni ludzie. Ulryku, czemu to uczyniłeś? A ja miałem cię przez tyle lat za wiernego wyznawcę Adanosa. Zhańbiłeś siebie i swój ród. A więc to tak udało wam się pokonać moich ludzi. Sprytnie. Nie spodziewałem się, że Przeor wypuścił was z tej skały. Przykro mi, jeśli cię zawiodłem, Notgerze. To właśnie sprawiedliwość, o której mówił Adanos, była moim głównym celem. Wygląda na to, że stoi mocniej po stronie swoich mędrców w niebieskich szatach, niż tych faktycznie pokrzywdzonych i ciemiężonych przez lata. Zamknij się wreszcie. Dopuściłeś się zamachu stanu dla własnych korzyści i ambicji. Nie próbuj tego usprawiedliwiać. Notgerze, czy będziesz w stanie im pomóc? Umarli! Mówię to z bólem serca, ale nie mogę nic dla nich zrobić. Musi być jakiś sposób, by ich rozmrozić. Rozmrożenie nie będzie stanowić problemu. Rzecz w tym, że już nie ma ich wśród nas. Wszyscy nie żyją. Cholera. Zabiłbym cię jeszcze tu i teraz, ale nie zniżę się do twojego poziomu. Popłyniesz prosto do Górniczej Doliny i będziesz kopał rudę tak długo, dopóki każdy paladyn w Myrtanie nie będzie miał wspaniałego, magicznego oręża. Sam przyczynisz się do wzmocnienia władzy Robara i zdechniesz, odpracowując swój dług wobec królestwa. Krótko, my tu dyskutujemy, a lichwiarz ucieka. Dyskutujemy, a lichwiarz ucieka. Roześlę swoich ludzi na poszukiwania. Masz jakieś pomysły, dokąd mógł się udać? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak przetrząsnąć stare miasto. Może dalej gdzieś tutaj jest. Jeśli będzie miał ze sobą najemników, to wróć po wsparcie. Nie próbuj go zatrzymywać w pojedynkę. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie udało mu się uciec zbyt daleko. Zrozumiano. Zrozumiano. Miejmy nadzieję, że jeszcze... Dobra, leci.
tyle cierpienia i zniszczeń. Może gdybyśmy nie wyruszyli do Wolfzake, to nic z tego by się nie wydarzyło. Może masz rację. Może masz rację. Daliśmy Ulrykowi broń, dzięki której uwierzył w legendy o swoim przeznaczeniu. Te same legendy, które zgubiły Kessela. Najważniejsze, że miasto w końcu jest bezpieczne. Nie będzie bezpieczne tak długo, jak przebywa tu lichwiarz. Pewnie już zdążył zaszyć się w jakiejś norze, gdy tylko zauważył, że przegrywa. Mówicie o Volkerze? W trakcie bitwy widziałem, jak ten zdrajca uciekał w stronę kanałów. O, tam! Aha, to na pewno był on? To na pewno był on? Moja rodzina wylądowała przez niego na bruku, podczas gdy ja byłem na froncie. Nigdy nie zapomnę tej parszywej gęby. O, cholera, mocno mnie dziabnęli. Ruszaj za lichwiarzem. Ja zajmę się rannymi. Powodzenia, Marvin. I niech Hadanos będzie z tobą. Zgodnie z danym słowem przybyliśmy, a Hadanos musiał nad nami czuwać, bo widzę, że dotarliśmy tu w ostatniej chwili. Chcę ci tylko podziękować za wszystko, co zrobiłeś dla naszej wyspy. My upewnimy się, że w mieście nie ma już żadnych wrogów. Miejmy tylko nadzieję, że pozbawieni przywódcy poddadzą się bez walki. Ruszaj za lichwiarzem i... Dobra, idę. Tylko jeszcze muszę się właśnie podleczyć, bo... Będzie lipa. Na razie sobie wezmę ten łuczek, słabszy. Dobra, lecimy. I wykończymy gnoja. Dobra, kopnięte jest. Wchodzimy do kanałów, panowie i panie. Coś się tam tłucze na dole. Ale dźwięki. Kolczasty aligator. No Ivy. Wiesz, ile cię czasu nie było, ile ja cię nie widziałem? Myślał, że tak długo będziesz unikał własnej śmierci. Uparty z ciebie typ. Trzeba ci to przyznać. To ty nasłałaś na mnie ludzi w wilczym leżu. Ty nasłałaś na mnie tych ludzi w wilczym leżu. Musisz mnie zrozumieć. To nic osobistego. Wokół całej tej sprawy zaczęło robić się zbyt gorąco. Nie chciałam, żeby to wszystko obróciło się przeciwko mnie. Chyba już wszystko rozumiem. To ty byłaś tym chudzielcem podczas porwania Jorna. Bałaś się, że spróbuję się zemścić, gdy dowiem się, że brałaś udział w porwaniu mojego brata. Widzę, że podchody już za nami. Ile ci zajęłoby do tego dojść, gdy domyśliłam się, że ten Whistle to twój brat? Stwierdziłam, że bezpieczniej będzie się ciebie pozbyć. Masz więcej szczęścia niż rozumu, chłopcze. Ale tutaj już tak łatwo się nie wywiniesz. Dość już tego gadania. Oboje chcemy pozbyć się lichwiarza, połączmy siły. Nie widzisz, że mamy ten sam cel? Oboje chcemy zemścić się na lichwiarzu. Walcząc przeciwko sobie, tylko zwiększamy jego szanse. Przyłącz się do mnie i zakończmy to razem. Nie winię cię za to, co stało się. Sam ostatnio wyrządziłem wiele zła. Chyba sobie żartujesz, chłopcze. Mam ci pomóc zabić lichwiarza, byś przy następnej dogodnej okazji spróbowała załatwić mnie. Lichwiarz i zemsta są moje. Nie odbierzesz mi tego. Pałuj się! Sztylet Ivy. Słabszy jest od mojego miecza. Także niech się pałuje, dziewczyna. Dobra, to teraz tak, trzeba się szybko przygotować.
Elo? Czas spłacić swój dług, Walker. Myślisz, że pamiętam każdego głupca, który uważa, że jestem mu coś winien? Nie rób ze mnie idioty, Walker. Nasłałeś na mnie swoich ludzi, by mnie zabili. Na twoje nieszczęście zatrudniasz bardzo niewykwalifikowanych zbirów. No tak. Jesteś jednym z chłopców na posyłki Lorenzo, który dał się wciągnąć w gierki Kessela. Już zacząłem nawet myśleć, że na coś się przydasz, gdy szukałeś mojego niedoszłego mordercy. Tak czy inaczej, ten idiota Jon gryzie piach z twoją pomocą czy bez niej. Muszę przyznać, że interwencja magów wody była niespodziewana. Miasto było już praktycznie nasze. Ale ci przeklęci, fanatyczni starcy oczywiście musieli się wtrącić. A jak tam zdrówko Kessela? Nie widziałem go wśród twoich kolegów. Czyżby jakiś wypadek przy pracy? Słyszałem, że organizujecie jakąś wyprawę do ruin. Ulryk obiecał, że się tym zajmie, ale sądząc po twojej obecności, coś w jego planie nie wypaliło. Zemszczę się. Nie wchodzi mi ten głód. Kessel został w ruinach. Nie martw się, zemszczę się w imieniu jego i całego Wodnego Kręgu. Tej bandy głupców, której wesprzeć nie chcieli nawet sami magowie wody? Co oni wiedzieli o sprawiedliwości? Byli mścicielami, którzy sami chcieli wyznaczać sprawiedliwość. Ta szaleńcza próba zamachu pokazała ich prawdziwe oblicze. Chcieli mnie zamordować z zaskoczenia, bez procesu, na oczach dziesiątek ludzi. Ilu ludzi zginęło samego dzisiejszego dnia przez twoją szaleńczą próbę zdobycia władzy dla siebie? Władzę, chłopcze, naprawdę chodziło o zmiany. Królestwo Myrtany upada. Jeśli się od niego nie odetniemy, to pójdziemy na dno razem z nim. Trzeba być głupcem, żeby tego nie widzieć. Wysyłamy naszych chłopców, nasze surowce i broń, by wspierać... Ale to jest poplanina w tym szóstym rozdziale, masakra. ...rozumu, pokłada zbyt wielką nadzieję w magach i rudzie, a nie w taktyce i prawdziwym wojsku. Jedyna szansa na przetrwanie... Nie mam zamiaru dłużej tego słuchać po prostu. Odpowiesz za śmierć mojego brata. Brata? Jakiego znowu brata? Ty naprawdę nawet go nie pamiętasz? W takim razie pozwól, że ci trochę odświeżę pamięć. Taki młody i silny chłopak. Nie sądzisz, że ta walka byłaby trochę niesprawiedliwa? W końcu jestem tylko schorowanym i zatroskanym o nasze miasto starcem. Mam pewien pomysł. No tak, miksturka. Nie demona! Mój Boże! A bo on się leczy, no okej. Nie mam many. Ała. Tak będziemy. Ajajaj, nie zapisałem. Dobra, jeszcze raz.
Jeszcze raz, bo... Jeszcze cię dorwę! I jeszcze jeden. Jeszcze cię dorwę! Co by tu z tobą zrobić? Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować.
Bitwa o miasto została wygrana, a Ulryk i Volker powstrzymani. Większość najemników lichwiarza rozpierzchła się po różnych częściach wyspy, a osamotnieni wilczy synowie ruszyli ostatnim szaleńczym szturmem na ratusz, by odbić swojego przywódcę. Ich atak został jednak odparty przez magów wody. Miasto w końcu było bezpieczne, a jego mieszkańcy mogli się skupić na leczeniu ran i odbudowywaniu wszystkiego, co zostało zniszczone. Trwało to wiele tygodni, ale wkrótce Archolos zaczęło wracać do swej dawnej chwały. Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele Magów Ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej zewnętrznej części cmentarza, przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do Górniczej Doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Volker nie żyje. Nie znalazł się nikt, kto zechciałby zejść do kanałów po jego zwłoki. Gromadzona latami fortuna lichwiarza rozpłynęła się w chaosie, który nastąpił po bitwie o miasto. Mnie również wpadła w ręce część tych bogactw. Zabrałem jego miecz, by nigdy nie zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządził mnie i miastu. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla, a tym samym najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Volkera i do końca był wierny miastu. Niestety, zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Brat Caramona dotarł na Archolos kilka tygodni po bitwie, po czym rodzeństwo wspólnie opuściło wyspę, by szukać kolejnych przygód. W ramach nagrody za wieloletnią służbę Silbach zostało przekazane Albynowi, dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski w okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście, Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Mieszkańcy Silbach w końcu mogą spać spokojnie, a historia o bestii bardzo szybko stała się jedynie lokalną legendą. Z powodu śmierci ostatniego dziedzica, winnica należąca do Valerio została przejęta przez miasto. Uprawy winogron zniszczono, a na ich miejscu zasadzono zboże, by pomóc wyżywić wygłodniałe Archolos. Przystań Łotrów została pochłonięta przez bagno, podczas gdy jej dawni mieszkańcy trafili do Górniczej Doliny. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Notgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta. Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Vengardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Anna została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni
opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto. Timo nie wytrzymał widoku rzezi na ulicach i uciekł. Nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca na wyspie, ostatecznie zajął się tym, o co go wszyscy początkowo niesprawiedliwie posądzali – kradzieżami kieszonkowymi. Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje i starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Nie dość, że porwała mojego brata i nasłała na mnie morderców, to jeszcze myślała, że to jej się należy zemsta na lichwiarzu? Ivy nie była nikim więcej niż egoistyczną morderczynią i oszustką. Na szczęście nie wyrządzi już więcej zła. Wraz ze śmiercią Bodowina skończyły się szaleńcze eksperymenty na florze, faunie, a także mieszkańcach Archolos. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych, pięknych czterech ścianach. Mój pies bronił domu do ostatniej kropli krwi. Mimo iż przyszło nam się znać bardzo krótko, to cieszę się, że mogłem mieć takiego wiernego przyjaciela. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na wilcze leże. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Vardal. Wilcze leże zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów. Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Vardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Stone, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie, wykrzykując przy tym, że ten człowiek to przeklęty szkielet. Wraz z Riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę, upamiętniającą wszystkich, którzy polegli w środku. Znalezione w środku złoto oraz kosztowności wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadośćuczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Vardal. Zniknięcie Kessela sprawiło, że pozostałem jedynym żyjącym człowiekiem wodnego kręgu na wyspie. Mając w głowie wszystko to, do czego doszło w ciągu ostatnich miesięcy, postanowiłem porzucić tę drogę. Niech teraz inni walczą o ład na wyspie. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Vengardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety,
Coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Volkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie. Każdy współpracownik Wilczych Synów i Lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego. Riordian był w Węgardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Nodger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do Górniczej Doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem, Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.